Pytanie zatem, co to w ogóle jest ten udział w nieruchomości? Jeśli chodzi o zarabianie na udziałach, to wszystkim kojarzy to się tak, że to są udziały w kamienicach. I tak się zafiksowujemy, że no tak, ale no to ja kamienic nie chcę robić, bo tam zawsze jakiś trup z szafy wyjdzie i tak dalej, i tak dalej. Absolutnie to jest błąd w myśleniu. Dlaczego? Dlatego, że z udziałami w nieruchomościach na pewno każdy gdzieś tam już się spotkał. Dlaczego? Bo udziały w nieruchomościach to nie tylko udziały w kamienicach, ale w nieruchomościach gruntowych, lokalowych. To może być też zwykłe mieszkanie, odrębna własność, gdzie na przykład kupili sobie takie mieszkanie szczęśliwi małżonkowie. No a później coś nie pykło, jak to się mówi. Ta współwłasność w częściach ułamkowych, bo o takiej będziemy dzisiaj mówić, ona właśnie powstaje na skutek bardzo takich typowych i częstych okoliczności. Czyli na przykład rozwód, powszechna sprawa. Ludzie też umierają, no przykre, no ale każdego z nas to czeka. I co? Wielokrotnie spadkobierców jest kilku. Znowu tutaj pojawia się kwestia współwłasności w częściach ułamkowych. I teraz pytanie, jak z tego wszystkiego skorzystać? Czy możemy taki udział, załóżmy, kiedy właśnie małżonkowie się rozwiedli, jest prawomocny wyrok rozwodowy, czy to już jest moment, kiedy takie te 50% na przykład udziałów możemy sobie kupić? Otóż tu trzeba bardzo uważać. To jest taka najbardziej typowa sytuacja, dlatego od niej zaczęłam, że wydaje nam się, bo co do zasady tak jest, że w każdym małżeństwie, jeżeli nie jest to uregulowane jakimiś innymi umowami majątkowymi, małżeńskimi, to mamy 50/50. Ale pamiętajmy, że składnikiem majątku wspólnego może nie być tylko i wyłącznie ta nieruchomość. To mogą być jakieś drogie ubranka, samochody, torebki i tak dalej. Przeróżne rzeczy, które stanowią składniki ogólnie majątku wspólnego, wynagrodzenia za pracę. Przeróżne rzeczy. Wskutek rozwodu oczywiście powstanie współwłasność w częściach ułamkowych, ale czy zawsze jest powiedziane, że każdemu z małżonków na skutek orzeczenia rozwodu i ewentualnego późniejszego podziału majątku wspólnego będzie przysługiwać rzeczywiście 50%? A może nie? A może jest tak, że na przykład któryś z małżonków przyczynił się bardziej do powstania tego majątku i w toku ewentualnej sprawy sądowej będzie chciał wykazać istnienie nierównych udziałów. I jest to możliwe. Orzecznictwo się zmieniło. Jeszcze kilka lat temu orzeczenie winy przy rozwodzie w zasadzie nie wpływało na ustalenie ewentualnych udziałów przy podziale majątku wspólnego. Sąd w ogóle się tym nie zajmował. Mówił, czym innym jest wina, tam, nie wiem, nabroiliście i tak dalej, to jest jedno. Natomiast jakby majątek wspólny to jest zupełnie co innego. Ale orzecznictwo się zmieniło. I teraz, kilka lat temu, sąd powiedział, że ho, ho, jednak tak nie jest. Jeżeli przyczyną rozkładu pożycia jest to, że na przykład mąż prowadził hulaszczy tryb życia, trwonił majątek, co często się zdarza, to może być to przyczyna do tego, żeby sąd ustalił nierówne udziały w majątku wspólnym. I teraz uwaga, wróćmy do mojego podstawowego pytania, czy możemy kupić ten udział? Tak, ten udział możemy kupić, kiedy mamy prawomocny wyrok rozwodowy, ale jeżeli zdecydujecie się na zakup takiego udziału, to tu jest ryzyko. Jeżeli nie zrobicie dobrego audytu tej transakcji, nie zastanowicie się, jakie mogą być zagrożenia, czy przypadkiem nie istnieje ryzyko, że ten drugi małżonek wystąpi o ustalenie nierównych udziałów,
to może być kiszka. Dlaczego? Dlatego, że ta transakcja, jeżeli to jest przed podziałem majątku wspólnego, nie korzysta z ochrony wiary publicznej ksiąg wieczystych. Czyli krótko mówiąc, jeżeli zostałoby to wzruszone, to może być taka transakcja, krótko mówiąc, unieważniona. Czyli owszem, kupujmy takie udziały. Dlaczego kupujmy? Bo można je kupić bardzo tanio. Dlatego, że małżonkowie, byli już małżonkowie, bardzo często ze sobą nie chcą rozmawiać, ale z wami będą rozmawiać chętnie. Albo będą po prostu mieli tego już tak dość, że powiedzą, dobra, bierz to Liberda, ten udział, tylko już nie chcę mieć z tym delikwentem nic wspólnego. Zabierz to ode mnie, masz to nawet za 50 tysięcy, weź to sobie. Tylko, drodzy Państwo, i wszystko fajnie, korzystajcie z tego, ale jaki wniosek? Musicie dobrze zrobić audyt takiej transakcji i zastanowić się, jakie są ryzyka, że ten nierówny udział mógłby zostać ustalony. I teraz tak, jak już mamy taką okazję, to teraz i wiemy, że gdzieś są udziały w nieruchomości, to dlaczego ja je tak lubię? Bo jak robimy flipy, to jest takie, po pierwsze, powtarzalne, nudne, gdzieś tam tych stop zwrotu, niektórzy czasami robią złote strzały tak zwane, bo przy flipie zarabiamy co? No kupujemy, trzeba sprzedać, prawda? I mamy ten dochód. A tutaj macie dużo opcji. Kupujemy udział w nieruchomości i na przykład mamy... Będę się posługiwała procentami, bo normalnie udziały są wyrażone w ułamkach, ale żebym miała i żeby było to prostsze do zobrazowania, będę określać to jako 10, 20, 30% i tak dalej. I teraz wyobraźcie sobie Państwo, kupiliśmy, załóżmy, jakieś 10% udziałów w nieruchomości, ale w ramach nabytych udziałów objęliśmy w posiadanie ładny lokal. 50 metrów na przykład. I teraz tak, założeniem na tym całym dealu jest to, żeby finalnie być może dojść do 100%, bo to ładna kamienica czy coś. Ale zobaczcie, zapłaciliśmy nie za dużo, bo za 10% nie zapłacimy Bóg wie ile. I teraz nasze pieniądze już mogą pracować, bo ten lokal, który objęliśmy w posiadanie, jako współwłaściciel w częściach ułamkowych możecie wynająć, możecie z niego korzystać, możecie prowadzić tam działalność, możecie tak jakby decydować nim jak właściciel. I to jest najfajniejsze w udziałach, bo macie ułamek jakiś, 0,5%, a jeśli obejmiecie w posiadanie, to rządzicie. Ile kosztuje błędne postrzeganie udziałów? Ludziom wydaje się, takie panuje na rynku powszechne przekonanie, że określane to jest różnie, udział ze wskazaniem na lokal, jakieś tam różne te terminologie są wymyślane, takie zaskakujące czasem, ale są. I teraz panuje takie przekonanie, że jeżeli kupujemy udział i w treści aktu notarialnego mamy taki zapis, że w ramach posiadanych udziałów nabywcy przysługiwać będzie możliwość korzystania z lokalu położonego na pierwszym piętrze, o powierzchni i tak dalej, to ludziom się wydaje, że kupują mieszkanie. I słuchajcie, i wiele razy dzieje się tak, że ludzie żyjąc w tym błędzie, bo ktoś powie, no dobrze, no ale to przecież notariusz nam powinien powiedzieć. Absolutnie nie. Notariusz to nie jest radca prawny wasz, to nie jest wasz jakiś doradca inwestycyjny czy pośrednik w obrocie nieruchomościami. Notariusz wręcz nie powinien. Notariusz ma prawidłowo zapisać to w akcie notarialnym. Tak jak powiedziałam, kupujesz udział jedną, 190, którąś tam, w ramach tego udziału masz sobie korzystaj 50 metrów, nie? I tyle ma napisać notariusz. To jest okej. W zeszłym roku po raz pierwszy organizowałyśmy z Elą tą konferencję. Przeszła nasze najśmielsze oczekiwania i jesteśmy zaszczycone, że w tym roku liczba uczestników się zwiększyła i to znacznie.
Mamy zaszczyt wystąpić przed ponad 300 uczestnikami. Tak naprawdę to dzięki Wam, drodzy Państwo, ta konferencja może się odbyć na najwyższym poziomie.